Haiem, czyli Haruj i Milcz. Hejo, witam Was w najnowszym filmiku, w którym opowiem Wam o plusach i minusach pracy w popularnej sieciówce Haiem. Jak wiecie, pracowałam tam przez prawie rok, nabrałam troszeczkę doświadczenia i chętnie podzielę się z Wami moimi przemyśleniami. Po zdaniu matury zrobiłam sobie popularny gap year, czyli nie poszłam od razu na studia, zrobiłam sobie rok przerwy. A że w tym czasie akurat otwierali w moim mieście dosyć sporą galerię handlową, stwierdziłam, że zaaplikuję do jednego ze sklepów. Chodziły plotki, że ma być właśnie otwarty H&M i przez stronę internetową złożyłam swoje wtedy jeszcze niewypełnione puste CV wraz z listem motywacyjnym i mamy tutaj pierwszą zaletę pracy w tej sieciówce: nie potrzebujecie żadnego doświadczenia. Moje CV było puste, miałam tam swoje zainteresowania, szkołę, jaką ukończyłam i to wszystko. Zanim przejdziemy jednak do szczegółów, chciałam Was poinformować, że ja zaczynałam swoją pracę w H&M już prawie 3 lata temu i zdaję sobie sprawę, że niektóre informacje, które ja Wam tutaj podam, są już nieaktualne. Wiem, że są osoby, które mnie oglądają, które nadal tam pracują i liczę, że uaktualnią, dadzą znać w komentarzach, w czym się mylę, co się teraz zmieniło, w których kwestiach nie mam racji, jak to teraz wygląda, więc zachęcam Was do lektury komentarzy. Proszę też, abyście nie zadawali pytań na tematy, których ja tutaj nie poruszyłam. Musicie zdawać sobie sprawę, że ja, zaczynając pracę w tym sklepie, podpisałam umowę, która zobowiązuje mnie do milczenia na niektóre tematy i nie mogę tego złamać, jestem zobowiązana do tego prawnie. Przygotowałam się do tego filmu bardzo rzetelnie i proszę o uszanowanie tego. W trakcie filmu odwoływać się też będę do informacji, które podane są na oficjalnej stronie H&M. Ich zakładka praca jest bardzo fajnie rozbudowana i znajdują się tam informacje, które wiem, że Was interesują, więc będę je tutaj od czasu do czasu przytaczać. Link oczywiście zostawię Wam w opisie. Teraz możemy przejść do mojej historii, jak to wszystko wyglądało. Zaczynamy od początku, czyli od aplikacji. Ponieważ otwierano u mnie nowy sklep, był to pierwszy sklep H&M w moim mieście, w nowej galerii, nie miałam gdzie zaaplikować, więc oczywiście zaaplikowałam przez stronę internetową i Wy też możecie tak robić. Jeśli wejdziecie w link, który zostawiłam Wam poniżej, wpiszecie kod miasta lub miasto, które Was interesuje, wyskoczą Wam wszystkie oferty wraz ze stanowiskami i etatami, na które możecie aplikować. Możecie to zrobić bez wychodzenia z domu, wysyłacie elektronicznie swoje CV wraz z listem motywacyjnym. Możecie też zrobić to osobiście w sklepie, jeśli sklep jest już otwarty, także możecie im podejść i przy kasie zostawić swoją aplikację. Tak robiły też dziewczyny i ja widziałam, że kierowniczki od czasu do czasu przeglądały te oferty i odzywały się, dzwoniły do osób, którymi były zainteresowane. Jeśli mogę Wam dać jakąś radę, to zwróćcie uwagę na zdjęcie, które dołączacie do swojego CV. Jeśli chodzi o proces rekrutacji, moim zdaniem jest on tutaj bardzo ciekawy, zwłaszcza w wypadku, kiedy jest otwierany nowy sklep lub zapotrzebowanie na nowych pracowników jest bardzo duże. U mnie ta rekrutacja była trzyetapowa, jednak również jestem zobowiązana, aby nie wypowiadać się na ten temat. Powiem Wam tylko, że składała się ona właśnie z trzech etapów. Pierwsza to była rozmowa telefoniczna, drugi to był assessment i trzecie to była rozmowa taka jeden na jeden. Co mogę Wam powiedzieć? Była to pierwsza praca, do której aplikowałam i byłam naprawdę bardzo zdziwiona, jak to wszystko wyglądało, ale też dumna z siebie, że udało mi się przejść przez te wszystkie etapy i zostałam wyłoniona i zostałam wybrana jako członek zespołu. Dla mnie, dla dziewczyny, która dopiero wchodziła na rynek, to była moja pierwsza praca, bardzo podbudowało to moją samoocenę i tak jak powiedziałam, właśnie byłam z siebie zadowolona. Zazwyczaj zostaniecie jednak zaproszeni na rozmowę o pracę, która odbędzie się z kierownikiem działu lub kierownikiem sklepu. I jak przygotować się do takiej rozmowy? Przede wszystkim zróbcie research. Dowiedzcie się o firmie, która Was interesuje, w tym wypadku jest to oczywiście H&M, jak najwięcej. Kto założył tę firmę, skąd ona pochodzi, jakie przyświecają jej cele, jakie były jej początki, czym się kieruje, jakie ma wartości, na czym się skupia. Czyli wiecie, powinniście wspomnieć na pewno o tym, że słyszeliście, że H&M wspiera zasady zrównoważonego rozwoju, że dba o ziemię, co roku organizuje akcje z oddawaniem starych ciuchów, z tym recyklingiem i dba o ochronę środowiska. Wszystkie te informacje znajdziecie bez problemu na ich stronie. Pytania, które oni tutaj podają, to dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić, dlaczego chcesz pracować w H&M, jak widzisz przyszłość w naszej firmie i oczywiście takie standardowe pytania, które pojawiają się chyba na każdej rozmowie, czyli jakie masz słabości, jakie są Twoje słabe strony. Odpowiedzcie na to mądrze i zastanówcie się nad takimi wadami, które można obrócić w zaletę, czyli jak na przykład perfekcjonizm. Z jednej strony jest to zaleta, ale też ma to swoje wady.
Ja zawsze o tym mówię, ponieważ jak wiecie, jestem perfekcjonistką. Mogą też zapytać o wasze poprzednie doświadczenie, jeśli takowe macie. Ja nie miałam, więc dostałam pytanie o moje zainteresowania. Cenna rada, którą ja znalazłam na ich stronie przed moją rozmową, dotyczyła ubioru. H&M pisze: podkreśl strojem swoją osobowość w myśl zasady, że moda to dobra zabawa. Nikt nie oczekuje, że pojawisz się w trzyczęściowym garniturze. Więc wszystkie takie eleganckie stroje typu czarna spódnica i biała koszula, jakieś garsonka i marynarka odpadają im, i to jest właśnie bardzo fajne w tym sklepie, że im zależy na twoim indywidualnym stylu, żebyś pokazał swoją osobowość. Nie ma żadnego dress code'u, nie ma, nic nie jest na wam narzucane z góry, jak wy macie wyglądać. Wy możecie chodzić ubrani jak tylko chcecie, a wiecie, że ja bardzo to lubię i bardzo to popieram i z tego byłam ogromnie zadowolona. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to H&M proponuje zarówno umowę o pracę, jak i umowę zlecenie. Na umowę zlecenie są zatrudniane osoby takie dochodzące, które pomagają, które mają za zadanie odciążyć stałych pracowników. Takich osób poszukuje się zazwyczaj w okresie wakacyjnym lub w okresie wyprzedaży. I takie osoby pracują zazwyczaj przez kilka miesięcy, a następnie jest im proponowana umowa o pracę. Jak to na umowie o pracę? Mieliście ustaloną kwotę brutto, którą dostawaliście co miesiąc wraz z liczbą godzin, którą musicie przepracować. To zależało od miesiąca, jaki był miesiąc, ile było dni pracujących. Z umową o pracę wiążą się takie standardowe benefity jak opieka zdrowotna, własny urlop czy urlop na żądanie. Jeśli chodzi o kwestie zarobków, to ciągle się zmienia i idzie ku lepszemu, ku naszej uciesze. Ja pamiętam, że wtedy te zarobki oscylowały w granicach najniższej krajowej, co było jednak najgorsze. H&M nie zatrudnia, bardzo rzadko zatrudnia na cały etat. I jeśli wejdziecie na ich stronę, to tutaj przy stanowisku, ja tutaj mówię oczywiście o stanowisku doradca sprzedaży, ten etat jest niepełny. H&M zatrudnia na 1/4 etatu, na 1/2 etatu i na 3/4 etatu. Cały etat mają zazwyczaj tylko kierowniczki lub w większych sklepach doświadczeni pracownicy. Taki rodzaj zatrudnienia ma swoje plusy i minusy. Będzie to idealna praca dla studentów, dla osób uczących się lub dla osób, które chcą połączyć pracę właśnie w sieciówce z czymś innym, kiedy chcą się na przykład rozwijać własny biznes, ale nadal potrzebują dodatkowej gotówki. Idealnie. Tutaj nie ma problemu z grafikiem. Jeśli studiujecie, jeśli chodzicie do szkoły, to bez problemu możecie dołączyć swój plan zajęć i grafik zostanie ułożony pod wasze zajęcia, żeby tam nic nie kolidowało. Bez problemu można łączyć 1/4 etatu z studiami dziennymi, bo godziny jesteście w stanie wyrobić pracując tylko na weekendach. Osoby, które są po studiach i szukają czegoś stałego i konkretnego, to tutaj odradzam, albo zwróćcie uwagę na jakie stanowisko aplikujecie, jaki etat jest wymagany. Tutaj zwiększanie etatu jest traktowane troszeczkę jak forma awansu. Ja zaczynałam od jednej, drugiej etatu, później przeszłam na 3/4. Jeśli chodzi o przerwy, tutaj wszystko było zgodnie z prawem. My mieliśmy chipy, wbijaliśmy się, kiedy przychodziliśmy do pracy, mieliśmy płacone za każdą minutę. Po 4 godzinach przerwy przysługiwało nam 15 minut przerwy, po 6 pół godziny. To pół godziny zazwyczaj odbieraliśmy sobie od razu, nie dzieliliśmy tego na 15 i 15. Z zalet, które H&M wymienia jeszcze na swojej stronie w zakładce Twoje korzyści, podaje kartę pracowniczą. Kupuj za jeszcze mniej. Karta pracownicza upoważnia was do robienia zakupów ze zniżką 25% na całym świecie. Kolejna rzecz to szkolenia i doskonalenie zawodowe i z tym muszę się zgodzić. Naprawdę pracownicy H&M są bardzo dobrze przeszkoleni. Osoba, która wychodzi na sklep, musi mieć ogromną wiedzę, musi być sprawdzona pod każdym kątem. My także, jako stali pracownicy, byliśmy regularnie pytani przed wejściem na sklep, przed rozpoczęciem pracy. Zdarzało się, ja się czułam czasami naprawdę jak w szkole i irytowało mnie to ogromnie, przyznaję wam się, ale zdaję sobie sprawę, że takie są procedury i teraz to doceniam, bo nie ma nic gorszego niż niedouczony, nieświadomy niczego pracownik. Były takie sytuacje, że czułam się po prostu upokorzona, kiedy nie wiedziałam odpowiedzi na jakieś pytanie i uważam, że mogło być to przeprowadzane w bardziej przyjaznej atmosferze, ale to chyba zależy od zespołu, od załogi i od kierownictwa, jak ono do tego podchodzi i jakie ma kontakty z resztą pracowników. My wszyscy
wszyscy, ta grupa kilkunastoosobowa, która miała tworzyć ten nowy sklep, zostaliśmy wysłani na 3-tygodniowe szkolenie do najbliższego sklepu, który znajdował się 80 km od Stalowej Woli, czyli w Rzeszowie. Ja swoje szkolenie przechodziłam w Millennium Hall i wiem, że niektórzy z Was mnie kojarzą, dostaję takie wiadomości, zwłaszcza prywatne, że kojarzycie mnie właśnie jak pracowałam, jak byłam pracownicą HIEM i bardzo mi z tego powodu miło, że jakoś moja twarz Wam zapadła w pamięć. To szkolenie trwało 3 tygodnie, przez 3 tygodnie mieszkałam w Rzeszowie, miałam opłacony hotel, miałam opłacone jedzenie, dojazdy, wszystko było załatwione perfekcyjnie i ja przez 3 tygodnie byłam przygotowywana do pracy na stanowisku doradca sprzedaży. Wy jako nowi pracownicy również będziecie przechodzić takie szkolenie, tylko w sklepie, do którego będziecie już aplikować. I zdaję sobie sprawę, że ta wiedza, ta ilość tej wiedzy na początku może przytłaczać. Nie wiem, czy tylko ja, być może, ale kiedy ja aplikowałam do tego sklepu, mi wydawało się, że to nie może być trudne i w ogóle jakie obowiązki może mieć taka osoba. Ja widziałam takiego doradcę sprzedaży jako pracownika, który przechadza się między wieszakami i czasem poprawia ubrania. Nic bardziej mylnego. Szkolenia są bardzo szczegółowe, uczycie się zaczynając od historii sklepu, po wszystkie procedury, czyli dostawę, szkolenie kasowe, roznoszenie przymierzalni, sprzątanie działów i tak dalej, i tak dalej. Jestem bardzo zadowolona, bo wyniosłam z tych szkoleń bardzo dużo. Są one naprawdę przeprowadzane bardzo dobrze i tutaj szacunek dla HIEM za przykładanie uwagi do tego typu rzeczy. Jeśli jesteśmy już przy minusach, to zostańmy tutaj na chwilkę i poruszę kilka kwestii, które nie do końca mi się podobały. Zaczniemy od klientów. Zawsze wydawało mi się, że jestem osobą dosyć otwartą i nie zrozumcie mnie źle, zawsze byłam miła dla klientów, zawsze starałam się pomóc im jak tylko mogę, jednak zauważyłam, że z czasem ta praca nie dawała mi już takiej satysfakcji jak na początku i ci klienci w tym natłoku obowiązków, które były na mnie zrzucane, byli na ostatnim miejscu. I zauważcie, jak jesteście w HIEM i poprosicie o coś którąś z pracownic, jak ona do Was podejdzie, jak ona się do Was odniesie. Ja na początku nie miałam z tym żadnych problemów, bardzo chętnie pomagałam wszystkim klientom, doradzałam im jak tylko mogłam, jednak z czasem ci klienci schodzili na ostatni plan, bo ja miałam na głowie tyle rzeczy, że w ogóle co klient, osoba, która daje Wam zarabiać, powinna właśnie być najważniejsza w tym sklepie, to tutaj chyba chodziło głównie o kwestię organizacji, że tych osób na sklepie było zdecydowanie za mało i tutaj właśnie to planowanie kulało. Wiem, że nie tylko w moim sklepie tak było, bo Wy mi dawaliście znać, że w Waszych sklepach jest podobnie i to bardzo mi się nie podobało. Zauważyłam to, że ja do klientów odnoszę się jak do wrogów. Kiedy ktoś się mnie coś pytał, ja byłam bardzo wrogo do nich nastawiona i chociaż starałam się pomóc, zauważyłam różnicę w moim zachowaniu i w moim odbieraniu ich. I to mi się bardzo nie podobało. Byłam sama zła na siebie, że tak do tego podchodzę, jak ja tak potrafiłam źle myśleć o tych ludziach i to było takie toksyczne, że kiedy ja, wiecie, biegałam dosłownie po tym sklepie, bo miałam na głowie przymierzalnię, kasę, dostawę i coś tam jeszcze musiałam jakąś zrobić, nie wiem, małą przebudowę i kiedy jakiś klient mnie zaczepił, bo on sobie czegoś szukał, to ja potrafiłam w głowie tego klienta po prostu wyzywać i wyklinać i wszystko, że on mi przeszkadza. A to w ogóle tak nie powinno wyglądać. Klienci oczywiście też zdarzali się różni, ale do tej pory pamiętam starszego pana, który potrzebował pomocy w wyborze bielizny dla swojej kobiety, albo taką panią, która dopiero urodziła dziecko i wyrwała się z domu, aby poczuć się jak kobieta, aby odświeżyć swoją garderobę, aby kupić nowe ciuchy i pamiętam, że to było właśnie bardzo przyjemne, bo te osoby były bardzo takie wdzięczne, bardzo takie uradowane, że mogłam im poświęcić swój czas. Oczywiście zdarzały się też mniej przyjemne sytuacje. Jeśli jeszcze nie wiecie, to HIEM ma taką politykę, że zabronione jest ściąganie ubrań z manekinów. Nawet jeśli nie ma waszego rozmiaru i ten rozmiar jest najczęściej na manekinie, manekiny mają najmniejsze rozmiary, czyli S-ki, XS-ki, 32 i 34. No i w okresie natężonego ruchu, zazwyczaj w czasie weekendów, zdarzały się sytuacje, że tych rozmiarów brakowało. I wtedy klienci potrafili robić aferę, że on jest klientem i on wymaga, abyśmy tego manekina rozebrali, bo oni chcą kupić, bo on chce kupić tę bluzkę, bo on chce kupić te spodnie i przecież on płaci i on wymaga i on jest tutaj królem i na nic
na nic przychodziło im tłumaczenie, że mamy taką politykę, a nie inną i nie możemy tego zmienić. Oni zazwyczaj wtedy wołali kierownika i nic nie było tak satysfakcjonujące jak kierownik, który przychodził i powtarzał im to samo, że nie, nie możemy tego dla pana, dla pani zrobić. Pamiętam też taką panią, która uparła się, że ona musi kupić tę akurat kurtkę jeansową, która jest na tym manekinie dla swojej córki, bo córka nie ma w czym chodzić. Żartuję sobie oczywiście, ale tak się uparła i pomimo naszych zapewnień, że nie możemy tego zrobić i że będziemy mieć dostawę za kilka dni i ta kurtka przyjdzie, rozebrała tego manekina, jak tylko nie żadnego pracownika nie było w zasięgu wzroku. I rozebrała tego manekina sama. Co po prostu no, nie mieściło nam się w głowie, jak potem sprzątałyśmy sklep i zobaczyłyśmy, że ten manekin stoi nieubrany nieodpowiednio, nie tak jak powinien. Zdarzały się też afery, kiedy klient podchodził z jakimś ubraniem do kasy i prosił o sprawdzenie danego rozmiaru, czy dany rozmiar jest na sklepie, czy jest on u nas dostępny. I wydaje mi się, że się to teraz zmieniło. Miało się zmienić, jak ja odchodziłam, dajcie mi znać w komentarzach, ale jeszcze jak ja pracowałam, to nie byliśmy w stanie sprawdzić w systemie rzeczy, które znajdują się na sklepie. I nie mogliśmy tego zrobić. I klienci nie potrafili tego zrozumieć, że jak to wy na pewno kłamiecie i przecież wy macie to w systemie i proszę mi to sprawdzić. Nie ma jednak co ukrywać, że jest to praca fizyczna, co się z tym wiąże, jest to praca bardzo męcząca, praca wycieńczająca. Zdarzało się tak, że ja wracałam do domu i nie miałam siły na nic. Początki oczywiście były najgorsze, musiałam zainwestować w dobre, wygodne buty, bo jesteście 8 godzin na nogach. Nie ma opcji, żebyście sobie gdzieś usiedli. Poprosiłam was na Snapchacie, abyście zadawali mi pytania do tego filmiku, jakie kwestie chcecie, abym poruszyła. I pojawiło się pytanie, czy jeśli był w jakiś taki wolniejszy dzień, to czy mogłam sobie gdzieś usiąść albo udawać, że pracuję, czy musiałam udawać, że pracuję i chodzić i krzątać się po sklepie, czy mogłam sobie gdzieś usiąść. Po pierwsze, takie dni się nie zdarzały. Zawsze było coś do zrobienia. Ja zawsze musiałam biegać po tym sklepie przez tam 8 godzin. Miałam tylko te pół godziny przerwy, kiedy mogłam sobie usiąść i to było dla mnie zbawieniem. Byliście cały czas na nogach, albo staliście przy kasie, nie ma, wiecie, jak na przykład w Biedronce mają siedzonka, nie. Staliście przy kasie i w okresie takich wyprzedaży, jeśli byliście na przykład głównym kasjerem, to zdarzało się tak, że musieliście przez te 8 godzin, ustalaliśmy je tak między sobą tak, żeby się zamieniać, ale musieliście przez te kilka godzin po prostu stać. Tak samo jeśli byliście na dostawie i musieliście tam wieszakować czy tam klipsować, tak samo cały czas się stało. Albo roznosiliście przymierzanie, chodziliście po sklepie, szukaliście tych rzeczy, chodząc po całym obszarze sklepu i też nie było opcji, nie wiem gdzie mielibyście sobie się siąść, na podłodze. Pamiętam taki dzień, byłam wtedy już tak wykończona, tak zmęczona, to już mam mój tam chyba piąty dzień pracujący i już miałam dosyć, mieliśmy taki ogromny ruch na sklepie, ja nie wiedziałam w co mam włożyć ręce. I przyszła moja przerwa, nie miałam nic do jedzenia, więc wyszłam sobie, żeby sobie coś kupić i poszłam do Subwaya. I taka wykończona, wiecie, stoję i zamawiam tą kanapkę, tam wybieram sobie składniki, co chcę mieć w tej kanapce. I mówię do tej dziewczyny, ale masakra, co? A ona, no, ja już po prostu nie mam co ze sobą zrobić, cały internet przeglądnęłam. A ja tak, wiecie, popatrzyłam na nią, taka zmęczona i taka bezradna i chciało mi się wtedy płakać. To był już taki moment przełomowy, kiedy wiedziałam, że się zwalniam i że to nie ma sensu, bo tam nie było chwili odpoczynku, tam nie było czasu na nudę, tam było zawsze coś do zrobienia i ja wiem, że mówi się, że okej, przynajmniej czas ci szybko leciał, ale to było tak wykańczające fizycznie, że ja po jakimś czasie już nie dawałam rady, serio. Oprócz chodzenia musieliście też dźwigać ciężkie przedmioty, dźwigać ciężkie boksy z dostawy, z ubraniami, podnosić je bardzo wysoko, dźwigać ciężkie przedmioty, aby robić przemeblowanie, jakieś półki, jakieś fronty, przeróżne rzeczy. To wszystko macie w umowie i jeśli robicie na początku badania lekarskie, musicie zrobić badania lekarskie, jeśli będziecie pracować na umowie o pracę, to jest oczywiste, to jesteście też badani pod tym kątem, że właśnie to jest praca fizyczna i musicie zdawać sobie sprawę, że będziecie dźwigać, że będziecie pracować na wysokościach, że będziecie musieli wyjść na drabinę. Więc o tym wszystkim jesteście informowani. I tutaj to znowu łączy się z tym złym planowaniem, że bardzo często na sklepie było za mało osób i nawet klienci zwracali na to uwagę, bo potrzebowali naszej pomocy, potrzebowali doradzenia, nie mogli czegoś znaleźć i widzieli, że na sklepie jest tylko jedna osoba i stoi ona przy kasie i na sklepie nie było nikogo, kto mógłby im pomóc.
I ja byłam przy kasie, ja musiałam iść na przymierzalnię i musiałam ogarnąć rzeczy i wyjeżdżałam i w międzyczasie na przykład z magazynu dostawa, którą musiałam też po sklepie roznieść. Więc no po prostu biegało się i klienci to zauważali i klienci też zwracali na to uwagę, że hej, wy tutaj po prostu biegacie, wy tutaj nie ogarniacie, was jest za mało, kto to wszystko tak planuje, więc to nie było tylko moje odczucie, ale jeśli klienci już to zauważyli, to rzeczywiście coś było nie tak. Ze złym planowaniem wiązało się też to, że osoby były dowoływane na ostatnią chwilę. I tutaj oczywiście to była moja wina, bo ja jestem za mało asertywna, ale zdarzały się takie sytuacje, że ja dostawałam telefon w swoim dniu wolnym z pracy, że hej, przyjdziesz dzisiaj na godzinę, nie wiem, 15-16, bo sobie nie poradzimy, jest nas za mało, nie zamkniemy sklepu. I Zunia oczywiście co robiła? Jechała i widzicie tutaj uczoła, wiek uczy się na błędach i teraz już bym tak nie zrobiła. Ale no wiecie, stawiali mnie w takiej sytuacji, a nie innej, bo wiecie, głupio odmówić. I też ja pamiętam, jak ja byłam w takiej sytuacji, że było nas mało na sklepie i nie mogłyśmy sobie poradzić i tylko prosiłam i myślałam w sobie w głowie, kurczę, żeby ktoś, kogoś dowołali, żeby ta osoba się zgodziła albo ta, żeby przyszła i nam pomogła, bo sobie nie radzimy. Więc ja też, szkoda mi było dziewczyn, które miały ciężko. Była też taka sytuacja, że nasza koleżanka przyszła sobie na zakupy do galerii, nawet nie weszła do naszego sklepu, tylko była na galerii i robiła zakupy. To był jej dzień wolny, jej prywatny dzień. Ona przyszła, wiecie, na zakupy z chłopakiem i ktoś ją dojrzał i rozumiecie, że ściągnęli ją do sklepu, poprosili ją, żeby przyszła jednak do pracy, żeby, wiecie, poświęciła swój dzień wolny i przyszła, hej, przyjdź tutaj teraz, zacznij pracę z nami, bo jest ciężko. Na koniec, aby zakończyć pozytywnie, kilka słów o awansach. H&M szczyci się nieograniczonymi możliwościami rozwoju i to jest prawda. Ścieżka kariery jest bardzo jasna, są awanse wewnętrzne, jeśli się staracie, jeżeli wykazujecie zaangażowanie, to jest to zauważone. Ja już po kilku miesiącach miałam ofertę rozwoju, na którą początkowo się zgodziłam, nie będę wam tutaj kłamać, jednak im dłużej tam pracowałam, tym więcej wad zaczęłam zauważać i stwierdziłam, to jest tylko moja opinia, ale stwierdziłam, że miałam wtedy ile? Miałam 19 lat, 20. Stwierdziłam, że jeśli ja mam wstawać o 5 rano albo robić nocki, to tylko i wyłącznie dla siebie i dla swojego rozwoju. I co ta praca mi dała, to uświadomiła mi to, że nie chcę pracować na etat i jestem bardzo wdzięczna, że zrobiłam sobie ten rok przerwy. Tutaj też pojawiają się często pytania, czy żałujesz, że zrobiłaś sobie rok przerwy? Nie. Ta praca uświadomiła mi, że w przyszłości chciałabym otworzyć coś swojego, chciałabym być swoim własnym szefem, że nie do końca podoba mi się praca na etat, kiedy ktoś jest nade mną i narzuca mi to, jak ma wyglądać moja praca. Nawet jeśli byłabym na wyższym stanowisku, to wciąż dużo rzeczy nie podobało mi się i były takie, z którymi się nie zgadzałam, ale tutaj nie mogę im tego odebrać, te możliwości rozwoju są, one są wam oferowane, wszystko jest czysto powiedziane i tak jak powiedziałam, jeśli się staracie, to zostanie to docenione. Ja się starałam, bo wiecie, ja jestem perfekcjonistką i jak ja się za coś biorę, to robię to na 100% albo nie robię tego wcale. Ale wracając, stwierdziłam, że jestem młoda i czy chcę, aby tak wyglądało moje życie? Nie do końca. Jeśli mam wstawać o 5 rano, już drugi raz to mówię, to będę robiła to tylko i wyłącznie dla siebie. I mogę zarywać nocki, jeśli będę to robiła dla siebie, jeśli będę wkuwała na jakiś egzamin, bo wiem, że to może mi zapewnić jakąś przyszłość, że w przyszłości będę mogła otworzyć na przykład coś swojego. Na przykład, nie wiem, biuro tłumaczeń w moim wypadku, bo jestem na filologii angielskiej, na specjalizacji tłumaczeniowej. I nie chciałam odbierać sobie tej szansy rozwoju. Nie chciałam stawiać pracy ponad edukację. Miałam taką możliwość, że mogłam kontynuować edukację, mogłam iść na studia dzienne, bo rodzice powiedzieli, że mi pomogą i tak właśnie zadecydowałam. Jeśli interesuje was rozwój, jeśli chcecie awansować, to wszystkie te stanowiska są wypisane tutaj na stronie internetowej. Możecie awansować, ja wam tutaj przeczytam. Od doradcy sprzedaży, czyli to jest ten pierwszy szczebel, ten pierwszy pułap, na kierownika działu lub na dekoratora, na kierownika sklepu, na kontrolera administracyjno-kasowego. Tutaj są też agent do spraw obsługi
obsługi klienta online, jeśli tutaj chodzi o sklep online. A, jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o sklep online i sklep stacjonarny. Jeszcze się to nie zmieniło, wiem, że oni pracowali nad tym, ale z tego co widzę, nadal. Sklep online H&M nie ma nic wspólnego ze sklepem stacjonarnym. Możecie zauważyć, że jeśli są promocje, to te ceny bardzo często się różnią i jeśli coś jest przecenione w sklepie internetowym, to niekoniecznie musi być przecenione w sklepie stacjonarnym i na odwrót. I tak samo, są rzeczy, które są dostępne tylko online i są sklepy, które są dostępne tylko w sklepie stacjonarnym. Więc proszę, nie bądźcie tym człowiekiem, który przychodzi z jakimś screenem ze sklepu internetowego i mówi: proszę, znajdźcie mi te spodnie, ja chcę te spodnie, bo na stronie są wykupione. Mi jako pracownikowi na początku było bardzo ciężko zapamiętać wszystkie rzeczy, które są na sklepie, tym bardziej, że bardzo często są przemeblowania, bardzo często są zmiany wyglądu i to jeszcze wrócę na chwilę do początków. Z czym miałam największe problemy właśnie, kiedy zaczynałam pracę, to było zapamiętanie układu, zapamiętanie rzeczy, które znajdują się na sklepie, bo jak wiecie, H&M ma masę działów. I na przykład jeśli miałam jakąś bluzkę z przymierzalni, która była biała, ja potrafiłam chodzić po sklepie przez 15 minut i szukać tej koszulki, gdzie ona wisi, gdzie ona się znajduje, bo miałam, nie wiem, 20 białych koszulek i nie miałam pojęcia, gdzie ona wisi. Ale z czasem się tego nauczycie, z czasem nauczycie się ogarniać, gdzie co szukać, jakie tam są podziały, tutaj też nie mogę o tym za bardzo rozmawiać. Ale jeśli zaczynacie pracę, to nie martwcie się, z czasem to ogarniecie. Jak już kiedyś wspomniałam, snapowicze mają lepiej, więc zapraszam Was do obserwowania mnie na snapie. Tam Was informuję o wszystkich filmikach, które nagrywam, co się u mnie dzieje, możecie być na bieżąco. I poprosiłam Was też, abyście zadawali mi pytania dotyczące właśnie pracy w H&M, które Was interesują. Wszystkie informacje starałam się zawrzeć właśnie w tym wszystkim, co tutaj Wam powiedziałam, ale sprawdźmy jeszcze, czy może o czymś zapomniałam. Czy gdybyś nie studiowała, to zostałabyś tam, pracowała dłużej, czy pracowałabyś do teraz? Nie, bo tak jak powiedziałam, ja rzuciłam pracę w H&M po to, aby się rozwijać w innym kierunku, aby iść na studia. Stwierdziłam, że wolę zainwestować w siebie, w swój rozwój, w swoją edukację, a nie w rozwój czyjejś firmy. Bo jeśli ja widziałam, że firma zarabia kilkadziesiąt, to jest przykład, zarabia kilkadziesiąt tysięcy dziennie, a ja dostawałam kilkaset złotych za cały miesiąc, to jednak było troszeczkę takie, wiecie, uwłaczające. Czy zdarzało Ci się coś takiego, że miałaś bardzo suche, zniszczone dłonie i skórki przy paznokciach przez pracę z ubraniami, które były traktowane jakimiś bardzo silnymi środkami? Ja nie, ale dziewczyny u mnie miały bardzo zniszczone ręce, jeśli miały, zwłaszcza jeśli miały uczulenie na te środki, bo jednak te ubrania są transportowane z daleka i aby nic się z nimi nie działo, one są traktowane właśnie bardzo silnymi środkami chemicznymi. Więc tutaj Was uczulam. Jeśli kupujecie ubrania, to pierwsze co robicie, to je pierzecie. I czy to są ubrania, czy to są jakieś pościele, czy to są koce, czy to są kołdry, pierwsze co macie zrobić, to je uprać. Bo nigdy nie wiecie, wiecie właśnie, co się z nimi działo wcześniej. Siemasz, Paula pyta. Zastanawiam się, jak to jest, czy pracownik może odkładać sobie przeceniony towar w dużej ilości. Raczej nie, u nas mieliśmy kierowniczkę, która bardzo tego przestrzegała, jednak Wy jako klienci i my jako pracownicy możemy sobie odłożyć jakąś rzecz tylko i wyłącznie na 24 godziny. Po tym czasie ta rzecz wraca z powrotem na sklep, więc nie ma odkładania sobie na jakiś dłuższy okres. Nie. Poruszyłam już wszystkie kwestie, które chciałam. Dziękuję Ci, jeśli dotarłeś do tego momentu i wysłuchałeś tego wszystkiego, co miałam do powiedzenia. Mam nadzieję, że w jakiś sposób rozjaśniłam Wam sytuację, jeśli chodzi o pracę w tego typu sklepach. Na koniec, jeśli miałabym dać jakąś radę młodszej Izie, to doradziłabym jej, aby aplikowała do sklepu, który jest mniej popularny, który nie jest tak oblegany, bo ja się rzuciłam troszeczkę na głęboką wodę i zachęcona popularną marką aplikowałam do niej, co jednak nie zawsze jest najlepszym pomysłem, chociaż nie żałuję doświadczenia, które tam nabrałam, nikt mi nie zabierze i tego podejścia do życia i tej mobilizacji do dalszego rozwoju też chyba bym nie nabrała, gdybym nie pracowała właśnie przez ten rok. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za poświęcony mi czas i nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Będzie mi bardzo miło, bo nie ukrywam, że filmik ten wymagał ode mnie sporo pracy. My widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa!